Siemanko, witamy wszystkich, z tej strony Tomasz Nowakowski. Wilko. Tak, zapraszamy Was na cykl odcinków poświęcony podstawowym technikom zapaśniczym pod nazwą Wakacje z zapasami. Pierwsza lekcja, pierwsza technika, zejście do dwóch nóg i obalenie. Zaczynając od zejścia w nóg, do nóg, pierwszą rzeczą, na co zwracamy uwagę, to jest ominięcie rąk, tak? To jest najważniejszy element, przez co otwieramy sobie drogę w ogóle do nóg, tak? Czyli mogę to zrobić, załatwić prostą sprawą, czyli podbiciem rąk, hop, do góry, tak? Już oczywiście zwracam uwagę, mamy odkrytą drogę do zejścia, tak? Czyli jeszcze raz, hop, podbijam nogi, teraz będę przyklękiwał na nogę wykroczną, hop, ona mniej więcej wędruje między nogi rywala. Ważna jest też druga noga, tak? Czyli ona dochodzi mniej więcej na wysokość kolana, służy nam za raz, że za stabilizację, dwa, że z niej będę się wybijał do dalszego obalenia. Teraz głowa jest sztywna, tak? Nie chowam głowy do dołu, to też jest częsty błąd przy zejściach w nogę. Dokładnie, bo jestem raz, że łatwy do zepchnięcia, dwa, że tą głową też pracuję przy ataku. Ważna jest też druga ręka, której nie mogę położyć zbyt wysoko. Jest też łatwa do wyciągnięcia przez przeciwnika do góry. Nią też muszę pracować mniej więcej na wysokości kolana. Będę ją ściągał do siebie, tak? Czyli trzy elementy. Noga, z której się wybijam, głowa, którą też pracuję, w stronę, którą obalam, i trzy, ręka, którą ściągam, drugą nogę. Te trzy elementy muszą zadziałać razem, tak? Czyli po dojściu mam już uchwyt i teraz stąd wszystkie trzy elementy naraz, hop,